pokazując, że jedynym źródłem szczęścia jest miłość do Boga i do ludzi. Przy czym ta do Boga jest całkowicie bezpieczna, do ludzi jest ryzykowna, ponieważ no, zależymy od siebie, jesteśmy ułomni, prawda? Chciałem pokazać to, że małżeństwo jest, daje pewną szansę, dużo większą niż jakikolwiek inny układ, na szczęśliwy, głęboki związek. Po pierwsze jest łaska sakramentu małżeństwa, po drugie jest ta głębia, którą może stworzyć całą życiowa więź, prawda? Bo małżeństwo ma być całożyciowe, od dnia ślubu do końca życia, prawda? W tym jest też szczęście płynące z dzieci. Zadbane dzieci są szczęściem do końca życia, prawda? Zaniedbane mogą być tragedią, ale zadbane są szczęściem do końca życia, prawda? I cała sfera seksualności tak naprawdę do wykorzystania tylko w małżeństwie. Poza małżeństwem można coś tam uszknąć, jakąś przyjemność, ale kosztowną, bo będzie ona niszczyła szczęście człowieka. Natomiast w małżeństwie ona jest skomponowana w budowie szczęścia. Czyli mamy taką lawinę szczęścia zarezerwowaną dla małżonków. Chciałem to mężczyznom uświadomić, że my nie jesteśmy gotowi do miłości, do relacji, bo my mamy talenty bardziej do obróbki materii, prawda? I teraz my musimy przeskoczyć siebie, żeby wyjść na wyższy poziom, uznać, że od materii ważniejszy jest człowiek. To niby to jest oczywiste, ale nasze działania na terenie materii nas pochłaniają, a do człowieka, no, kulawo nam to wszystko idzie, często, prawda? Więc to już trzeba uczyć. Od kogo się uczyć? Od najważniejszego człowieka, od tego zależy nasze szczęście, od własnej żony. Chciałem uruchomić pragnienie komunikacji i pewnej nawet ekspertstwa żony od kształtowania relacji z mężem. Gdyby mąż się temu podporządkował, to żona na ten temat wie, to by byli szczęśliwi. No? Więc takie rzeczy chciałem pokazywać. Chciałem też przy okazji pokazać to, że relacja z Bogiem też daje tą szansę na osobiste szczęście i to nie zależy od sytuacji życiowej. Mogę być bez dachu nad głową, mogę być bez jedzenia, mogę być w celi śmierci i ciągle budować relację z Bogiem. I ludzie tego podają się, uważają siebie za wierzących, są jakoś wierzący, ale nie eksploatują tego terenu szczęścia dostatecznie, jest to niewyczerpany teren szczęścia.